Dzień dobry, gość dnia telewizji Wałbrzych, Andrzej Lipiński, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wyjaśniła się już sprawa delegacji członków zarządu powiatu wałbrzyskiego, którą badała komisja rewizyjna, której jest pan przewodniczącym? Tak, jest przygotowany protokół z kontroli delegacji i wyjazdów służbowych członków zarządu powiatu wałbrzyskiego za rok 2015. Ten protokół przesłaliśmy do zarządu i czekamy na udzielenie nam odpowiedzi, ponieważ co komisja stwierdziła właśnie? Są nieprawidłowości? No, było kilka zaleceń, które zleciliśmy i takie zalecenia przygotowaliśmy jako komisja rewizyjna do zarządu i mam nadzieję, że zarząd udzieli nam odpowiedzi. Wtedy chciałbym państwu to przedstawić. Nie chciałbym to robić przed, z uwagi na to, że wiele było sytuacji akurat chyba w miesiącu marcu, gdzie bardzo dużo różnych dokumentów wypływało na zewnątrz do różnych telewizji. Chciałbym tutaj prosić pana o to, że z chwilą, kiedy ustosunkuje się do tego Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, ja państwu przedstawię te zalecenia, jak również wyniki tego protokołu kontroli. A to jak rozmawiamy, to nie jest, wie pan, wypływanie. Ja wiem, bo mówi pan o sytuacjach. Mówię o pismach, które nie trafiły do radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Wcześniej trafiły na przykład, do mediów, oczywiście tak. Do mediów. My się później dowiadywaliśmy z mediów, że takie pisma miały być skierowane do radnych Powiatu Wałbrzyskiego. Ja mówimy głównie o sprawie pana Marka Tarnackiego, tak? No, mówimy o sprawie pana Marka Tarnackiego, mówimy o sprawie pana radnego Muchy, więc chciałbym tutaj zachować pewien umiar i mówiąc o tym, że jeżeli będę miał już tutaj wszystkie dokumenty, z którymi się zapozna Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, udzielę informacji. Ale ogólnie może pan powiedzieć, że komisja stwierdziła bądź nie jakieś nieprawidłowości, tak. I czego one dotyczą? Dotyczą kwestii pobierania delegacji, rozliczenia tych delegacji, jak również kwestii dotyczących kart drogowych. Wydaliśmy takie zalecenie dotyczące wprowadzenia szczegółowego zarządzenia, które będzie realizowało pewną tematykę związaną z pobieraniem kart drogowych, z rozliczaniem tych kart drogowych, żeby w przyszłości nie było akurat takich sytuacji, jakie zaistniały w 2015 roku. A te najsłynniejsze delegacje, o których się mówiło najgłośniej w mediach i o które pytano Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w mediach, czyli wyjazd do Karpacza, czy wyjazd pana starosty Cichury, czy wyjazd, zaraz na początku kadencji, czy wyjazd pana wicestarosty w delegację zagraniczną do Niemiec? Czekamy na ustosunkowanie się zarządu do tych naszych wniosków. A czy według komisji rewizyjnej te wyjazdy były prawidłowo rozliczone i w ogóle czy powinno do nich dojść? Panie redaktorze, pan starosta jest kierownikiem urzędu. I kwestie dotyczą akurat tych wyjazdów, w których on również uczestniczył. Kwestia, czy były to celowe wyjazdy, czy też niecelowe wyjazdy, nie chciałbym w dniu dzisiejszym na ten temat dyskutować, ponieważ mam nadzieję, że ustosunkuje się do tego zarząd, czy konkretnie pan starosta, i wtedy udzielę informacji. No ale wiemy, gdzie pojechał pan starosta. Pan starosta pojechał do Karpacza na taką konferencję związaną z forum ekonomicznym w Krynicy i akurat te spotkanie w Karpaczu dotyczyło energetyki, szeroko pojętej energetyki, inwestycji firm w energetykę. To nie było spotkanie dla samorządowców, a pan starosta tam słowa nie powiedział, ani się niczego nie nauczył. Panie redaktorze, jaki jest pan starosta, to pan wie. Jest małomówny. Mam nadzieję, że ustosunkuje się zarząd powiatu do naszych wniosków i wtedy państwu będę mógł przekazać i poinformować. No ale małomówny. My wiemy, jaki jest program. Jaki był program tej imprezy. Państwo też sprawdzaliście program tej imprezy. Widzieliście, na jakie spotkanie starosta pojechał i jakie z tego może mieć korzyści powiat wałbrzyski? Panie redaktorze, nie mi tu w pana studio w tej chwili zastanawiać się nad tym, jaki był cel, dlaczego wyjechał pan starosta. Ja mogę tylko powiedzieć ogólnie, że zostały sprecyzowane wnioski, czekam na informacje, na odpowiedzi i wtedy będę mógł pana poinformować, jak również widzów
o tych, ich, o tych delegacjach. A ta delegacja wicestarosty do Bonn to była słusznie wzięta, tak? Tam będzie miał z tego wyjazdu powiat wałbrzyski jakieś korzyści? No panie redaktorze, jak pan wie, 711 tysięcy, bo mówimy 711 zł, przepraszam, to jest akurat koszt tej delegacji pana wicestarosty. Natomiast no, kwestia jest następująca, że plus pracownicy, z którymi pojechał. Powiat wałbrzyski nie podjął decyzji o przystąpieniu do tego stowarzyszenia. Czyli nie będzie żadnych korzyści z tego wyjazdu. Czy jest rekomendacja, żeby starosta wałbrzyski oddał z własnej pensji te pieniądze? Na dzień dzisiejszy takiej rekomendacji jeszcze nie ma. Czyli czekamy na odpowiedź zarządu powiatu. Oczywiście. A czy Piotr Ziemnicki, pełnomocnik starosty wałbrzyskiego do spraw dyskryminacji i mobbingu, odpowiedział na pański apel tutaj wygłoszony ze studia telewizji Wałbrzych, żeby sprawdził sygnały o dyskryminacji i mobbingu, jakie w starostwie powiatowym w Wałbrzychu miały miejsce? No panie redaktorze, muszę powiedzieć, że rzeczywiście pan Piotr Ziemnicki odpowiedział na mój apel. Ja zresztą skierowałem do niego również taką pewną formę pisemną, gdzie poprosiłem o podjęcie pewnych działań przez pana Piotra Ziemnickiego i on podjął te działania. Z tego co wiem, odbyły się chyba 3 spotkania z pracownikami starostwa powiatowego, gdzie między innymi takie ogólne. Nie, to były takie, można powiedzieć, że akurat te spotkania cieszyły się dosyć dużym zapotrzebowaniem ze strony pracowników starostwa powiatowego i wiem, że nawet były podzielone na 3 tury, więc tam akurat w kwestiach... Czyli tyle skarg jest na starostów? Może akurat nie jest tyle skarg, ale ludzie chcieli przede wszystkim poznać również i pana Piotra Ziemnickiego i to, co on miał na pewno do powiedzenia jako pełnomocnik pana starosty do spraw dyskryminacji i mobbingu, jak również na pewno została przedstawiona, z tego wiem, że zostały przedstawione pewne procedury, jeżeli chodzi o takie kwestie, w jaki sposób należy zgłaszać takie sytuacje. Wiem również, że ma być przygotowana ankieta w miesiącu kwietniu przez pana Piotra Ziemnickiego, gdzie między innymi będzie jedno z pytań, to kwestie takie, czy są zagrożenia dotyczące akurat dyskryminacji i mobbingu. To o tym poinformował mnie pan Piotr Ziemnicki. Ale te spotkania dotyczyły czego? To pracownicy zgłaszali te skargi wtedy podczas tych spotkań? Znaczy bardziej. Czy to była taka pogadanka na temat tego, co robić? Bardziej były to kwestie ogólne, ale mimo to jednak pracownicy uczestniczyli w tym dosyć aktywnie. Z tego, co mogę panu powiedzieć, była jedna sytuacja w starostwie powiatowym, gdzie no, taką informację powziąłem, że coś niedobrego dzieje się w jednym z biur starostwa, nie powiem gdzie, ale jest jednym z biur starostwa powiatowego w stosunku do pracowników i rzeczywiście była dosyć szybka reakcja pana Piotra Ziemnickiego, który również przybył do tego biura, podjął pewne działania. Wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko kwestia jest taka... Konkretnie, to się chodziło o niegrzeczne zachowanie pana... pana wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego, jak też... Tak, no w stosunku do pracowników. Tak? Zgadza się, no taka akurat sytuacja miała miejsce. Pan Piotr dosyć szybko zareagował, nie tylko pan Piotr, ale również i pan starosta Cichura i pan wiceprzewodniczący Janow. Ale pan Ziemnicki, rozumiem, zwrócił uwagę panu Kwiatkowskiemu, czy no tak, poinformował starostę Cichurę o tym, że źle się dzieje, że wicestarosta Kwiatkowski jest niegrzeczny, no, poinformował, wykazuje się butą, arogancją. Poinformował pana starostę, jak również wiem, że odbył z panem starostą i wicestarostą rozmowę. Czego ona dotyczyła i jaki miała przebieg, to już w tej chwili nie wiem, ale wiem, że sytuacja została na tyle opanowana, że nie dochodziło do takich incydentów przez te 2 tygodnie. Czyli do krzyków, tam wyzywania. No takich różnych sytuacji niekomfortowych dla pracownika, między innymi to, o czym pan powiedział. Okej. W ogóle takich sygnałów już teraz nie ma i... Nie słyszałem o takich sygnałach, nikt nam już takich sygnałów też nie zgłaszał.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jakby sytuacja się wyciszyła w starostwie powiatowym. A czy pan dostał odpowiedź od pełnomocnika Ziemnickiego na temat tego, ile wykrył takich przypadków mobbingu albo dyskryminacji w starostwie? Panie redaktorze, nie poinformował mnie pan. Bo pan mówił Ziemnicki przynajmniej o, jak dobrze pamiętam, o 3 tak, do 5, tak? Mówiłem o takich przypadkach, zostały one określone, nie wiem, tu jest kwestia bardzo ważna, jeżeli chodzi o mobbing, to jest kwestia, że to nie Andrzej Lipiński jako radny zgłasza, czy też normalnie no musi osoba, zgłosić musi, pracownik, to jest pracownik jasne. Ten, który akurat do taka sytuacja tego pracownika dosięgnęła. Natomiast kwestia jest taka, że na dzień dzisiejszy ja nie mam takiej wiedzy od pana Piotra Ziemnickiego. Na pewno wiemy o jednym przypadku, tym, o którym rozmawialiśmy, który został stwierdzony i o którym rozmawiano i pan wicestarosta Kwiatkowski został upomniany, tak? No, wydaje mi się, że akurat taki był przebieg tego zdarzenia, natomiast no, nie rozmawiałem z panem Piotrem Ziemnickim, co się później wydarzyło i jakie były tam konsekwencje tego zachowania. Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej otrzymała pozytywną decyzję środowiskową od Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska. Teraz przed burmistrzem Mieroszowa decyzja, czy wydać zgodę na działalność tej kopalni, czy też nie. A co pan jako mieszkaniec Mieroszowa, radny powiatu wałbrzyskiego, myśli o tej sprawie? Panie redaktorze, szanowni państwo, no kwestia jest chyba złożona, jeżeli chodzi o kopalnię surowców skalnych Bartnica w Rybnicy Leśnej, ale jednak trzeba powiedzieć o dwóch takich aspektach. Jeden aspekt to jest aspekt ekonomiczny, a drugi aspekt ekologiczny. Jeżeli chodzi o kwestię tego ekonomicznego, to muszę powiedzieć, że to ponad 1,5 miliona złotych to są dochody, które zasilają budżet gminy Mieroszów. To jest kwestia współpracy, oczywiście, tak. Jest kwestia też współpracy. Wiem, że taka współpraca z tą kopalnią miała miejsce w ubiegłej kadencji. Czy zostały wykorzystane wszystkie atuty, tego nie wiem. Natomiast na pewno można rozmawiać z kopalnią na temat wielu inwestycji, które można wspólnie wykonać w gminie Mieroszów. Ja trochę inaczej do tego podchodzę. Ja pamiętam, jak pan kandydat na burmistrza, pan Marcin Raczyński w jednej z ulot zarzucił mi, że jestem za kopalnią. Ja nie rozmawiałem z panem Raczyńskim na temat tego, czy ta kopalnia ma być, czy też ma nie być, ale kwestie są następujące. Jeżeli to są też miejsca pracy, jeżeli tam ma zatrudnienie około 120, czy nawet może w porywach 150 osób, no to jednak są miejsca pracy, trzeba się nad tym zastanowić pod kątem takiej bardziej ekonomii. Ekologia jest ważna, na pewno kwestia tej drogi, którą jest transportowany urobek, jest ważna z punktu widzenia mieszkańców Wałbrzycha. Podejrzewam, że przy dobrej woli, przy współdziałaniu można i ten problem rozwiązać, remontując tą drogę. Taki odcinek... No ta droga była zresztą wielokrotnie remontowana przez kopalnię i chyba teraz jest w stanie dobrym. Panie redaktorze, gdy weźmiemy tą drogę, która została wykonana przez kopalnię w powiecie wałbrzyskim, to jest ten odcinek drogi w Rybnicy Leśnej, to muszę powiedzieć, że ona została zrobiona bardzo dobrze. Ja sobie przypominam, jaka tam była, na jaką głębokość wykonywana była podbudowa akurat tej drogi i ta droga trzyma się nieźle, jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ta droga, która już jest w mieście Wałbrzychu, ona jest cały czas rozjeżdżana, w związku z tym na pewno trzeba pewnymi fragmentami, etapami remontować tą drogę. I tutaj wydaje mi się, że można znaleźć pewną taką oś współpracy między kopalnią, no, prezydentem, jak również no, kwestia gminy Mieroszów, prawda? A gdyby pan był teraz burmistrzem Mieroszowa, to jaką decyzję by pan podjął już po tej decyzji środowiskowej, pozytywnej dla kopalni? No ja bym podjął taką decyzję, aby jednak ta kopalnia funkcjonowała. A co pan radzi burmistrzowi Raczyńskiemu? Panie redaktorze, ja nie jestem od radzenia tutaj panu burmistrzowi Raczyńskiemu, to on będzie musiał podjąć decyzję i na pewno ta decyzja z jednej strony może być zadowalająca. Ale burmistrz Raczyński myśli chyba długo nad tą decyzją, bo
nie wypowiada się w ogóle w tej kwestii, unika kontaktów z dziennikarzami, z mediami i chyba w ogóle nikomu nie mówi, co myśli, bo jak się spytam mieszkańców Mieroszowa, co burmistrz myśli o tej inwestycji, to właściwie jest cisza. Panie redaktorze, no też trzeba mieć odwagę cywilną, żeby powiedzieć czasami tak, a czasami nie. I to jest rola akurat pana burmistrza. To on wyda albo nie wyda taką decyzję. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja na pewno znajdzie jakieś pozytywne odzwierciedlenie i ta kopalnia będzie funkcjonowała. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że na pewno tutaj są również zdania podzielone, jeżeli chodzi o samych mieszkańców gminy Mieroszów. Jedni są zadowoleni, jedni chcieliby, żeby były środki finansowe, żeby zasilały ten budżet, a drudzy chcieliby na przykład mieszkać w Rybnicy Leśnej w spokoju, w ciszy, bo marzą o takiej oazie, jeżeli dla chodzi siebie, o tak. Dla siebie. A te 1,5 miliona złotych to jest duża suma dla budżetu Mieroszowa? No wie pan, jeżeli myślimy o nowej Gdyby perspektywie... Tak obrazowo pan powiedział, tak? 1,5 miliona złotych, ja w tej chwili trudno mi powiedzieć, jaki jest budżet gminy Mieroszów. On jest też 25 milionów złotych, akurat tego nie śledziłem, ale to jeżeli będzie oscylował w tych granicach, no to jest to niezłe. To nawet 5-10% to już jest potężne. Ale oczywiście, no trzeba też liczyć, panie redaktorze, z tym, że jeżeli mówimy o nowej perspektywie, mówimy o ZIT-ie, trzeba mieć też środki finansowe na wkład własny do inwestycji, z którymi gmina na pewno będzie chciała się zmierzyć i które będzie chciała wykonać. A tych inwestycji w gminie Mieroszów jest sporo. Sama kwestia dotycząca sytuacji wodno-kanalizacyjnej, czyli wymiana starych instalacji wodociągowych, budowa nowych kolektorów sanitarnych. No to są pieniądze, które są niezbędne i są potrzebne. Ja patrzyłbym akurat pod kątem gminy Mieroszów. Ja wiem, że tu mogę od razu spotkać się z krytyką mieszkańców Wałbrzycha, bo jestem z Mieroszowa, a nie dostrzegam akurat problemów związanych z przyjaznością tego transportu przez te drogi w Wałbrzychu, tak. Oczywiście, ale no, każdemu trzeba dać szansę. Andrzej Lipiński, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.